Pytanie do Marcina Różalskiego. Na siłę chcesz tego trosztekingu, nie? Tego, nie. Tak coś nie. Próbujesz tutaj. Pytanie do Marcina Różalskiego. Dużo rozmawialiśmy, Marcin, podczas wielu wywiadów przed tym pojedynkiem o stadionie. O tym, jakie emocje będą towarzyszyć temu występowi. I zastanawiam się, w jakiej formie jesteś psychicznej przed występem na tej gali, bo powiedziałeś, że nie wiesz, jak to się stanie, nie wiesz, jak się potoczy całe myślenie na temat tego pojedynku. Być może stadion cię zje. Jak to wygląda na dziś? Dzień dobry wszystkim. Na tą chwilę no, na pewno czuję już ciężar stadionu, to nie ma co robić z siebie bohatera. I jakiegoś tego, wiesz, Hannibala Lectera, który nie ma żadnych uczuć. No normalne, że czuję. Samo to, że jest na stadionie, będzie ponad 50 tysięcy ludzi, milionowa oglądalność. Także wobec siebie mam jakieś tam duże wymagania, żeby to, jak jestem przygotowany fizycznie, wnieść do tej klatki, żeby jak najwięcej z tych moich przygotowań zaistniało w tej klatce, okazało się skutecznym, no i żeby się w jakiś sposób nie zbłaźnić samą przed sobą, ponieważ no weźmy pod uwagę, jak wyglądają sporty walki. Wszyscy zawodnicy zrobiliśmy mega ciężką pracę, wszyscy przygotowywaliśmy się tak samo ciężko, wszyscy poświęcaliśmy czas, życie rodzinne i jakieś inne rzeczy, a czasami wchodzimy do klatki, jeden z nas się źle dogrzeje, jednego bardziej przypnie stadion, gdzieś zrobi błąd, jakaś chwila nieuwagi, walka się kończy, całe nasze przygotowania za przeproszeniem idą, wiecie gdzie. No i człowiek wewnętrznie gdzieś o tym myśli, to nie można się pozbawić takich myśli. No i to jest tym ciężarem, no i na pewno już go odczuwam. Chwila dla Darka. Bardzo miło ponownie widzieć Cię w Polsce, Fernando. Wiemy, że jesteś bardzo szczęśliwy z tego, że jesteś mistrzem KSW. Chciałem zadać pytanie, jak bardzo dobrze reprezentowałeś KSW w swoim kraju jako mistrz? Primeiramente, agradecer muito o carinho de todo o público da Polônia e inclusive da grande organização KSW. E, meu, foi um salto muito grande na minha carreira, o reconhecimento que eu tive do Brasil. E eu tenho certeza que eu sou o campeão de uma das maiores organizações de MMA do mundo. Bardzo dziękuję za wspaniałe przyjęcie właśnie wszystkich Polaków, wszystkich moich fanów oraz organizacji, bo jestem ogromnie zaszczycony, że mogę walczyć, mogę was reprezentować właśnie w Brazylii. Po tym jak wygrałem pas, jestem mistrzem, to moja kariera poszybowała w górę i właśnie w ten sposób będę kontynuował reprezentowanie KSW, jednej z największej organizacji na świecie w Brazylii i na świecie. Wczoraj na treningu medialnym podczas pierwszego stare-downu Fernando zachował się dosyć agresywnie wobec Marcina. Marcin na to nie zareagował. Jak odbierzesz zachowanie Marcina na wczorajszym spotkaniu? Respeito muito Marcin Rosalski, gostei da atitude dele, mas a minha atitude é assim, eu sou um puro striker, então eu vou para decidir, assim como eu fui para cima de Carol, eu vou para cima dele para decidir, esse daqui é o meu filho, e para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, esse cinturão permanece no Brasil. Bardzo szanuję Różala jako zawodnika, ale bądźcie pewni, że idę na walkę, idę na wojnę, żeby wygrać to i ten pas, bądźcie pewni, że wróci ze mną do Brazylii, bo jest to mój syn. Marcin, w wielu wywiadach przed tym pojedynkiem mówiłeś, że to jest zdecydowanie najtrudniejszy okres przygotowawczy w twojej karierze. Czym ten okres przygotowawczy różnił się od przygotowań poprzednich i co poprawiłeś? Gdzie zwiększyłeś intensywność tych treningów? Poprawić nic nie poprawiłem, bo już nie mogę nic poprawić. Po prostu treningi były na większej intensywności, na większych obciążeniach. Miałem bardziej wymagających sparring partnerów. To był najcięższy okres przygotowawczy w mojej karierze, nie chodzi tylko o walki MMA, tylko ogólnie walki w K1, w boksie tajskim i ogólnie wszystkie moje walki, jakie stoczyłem. Dlatego taki był, bo wymaga ode mnie tego przeciwnik, z jakim będę walczył. Fernando jest młodym zawodnikiem, lubiącym się bić, co pokazał w poprzedniej walce. Ja nie jestem pierwszej młodości, mam już swoje lata, dlatego też musiałem przekroczyć następną jakąś tam granicę swoich
umiejętności i możliwości. No i o to w tym wszystkim chodziło. Ty uważasz, że otrzymałeś od KSW wyjątkową szansę, bo wiemy, że w kolejce do pasa mistrzowskiego kategorii... Poczekaj, bo znowu się zaczyna temat pasa, na który już mi się chce żygać, za przeproszeniem. Nie chodzi o pas. Czy wy tego nie rozumiecie? Tu chodzi o przeciwnika. Fernando, młody, dobry, bardzo zawodnik, który lubi się bić i walka z takim zawodnikiem jest dla mnie mega. Ja nie jestem polskim cebulakiem, że ja mu życzę, żeby ze mną przegrał. Ja mu życzę mega dobrej walki. Oczywiście ja chcę wygrać tą walkę, ale gdy w momencie, gdy uda mi się wygrać tą walkę, ja ten pas wakuję. Czy wy tego nie rozumiecie do tej pory jeszcze? Nie chodzi o pas. Ja ten pas oddam. Jeżeli ktoś z wagi ciężkiej przyjdzie do mnie i powie, posłuchaj, chcę ten pas, ja mu go dam. Ja nie chcę tego psa. Nawet gdyby teraz Maciek z Martinem powiedział, nie walczycie o pas. Super. Fernando, zawodnik. Widziałeś jego walki? Widziałem. Co o nim powiesz? Że lubi się bić w stójce. I właśnie, ja też się lubię bić. Ja lubię takich zawodników, lubię z takimi zawodnikami się konfrontować. I myślę, że tak jak i Michał powiedział, że w walce z Michałem II walka nie wyjdzie poza pierwszą rundę, ja też tego oczekuję. Ja oczekuję, że nawet niech walka trwa minutę, ale w tą minutę niech pójdzie tyle ciosów, że nie będzie można ich zliczyć. I ktoś z nas spadnie z wyczerpania albo po nokaucie. I ja tego oczekuję, ja nie oczekuję tego pasa. I skończmy już temat pasa, bo jest to nudne. Bardzo, bardzo się cieszę, że to wszystko powiedziałeś, bo do tego to moje pytanie tak naprawdę zmierzało, że w końcu otrzymałeś zawodnika takiego stylistycznie, jakiego oczekiwałeś od KSW. Wiesz, jeszcze fajnie by było, żeby wszystko się poukładało tak, że będzie walka, bo na przykład mogę wyjść, dostać pierwszą gałę i paść, nie będzie walki. Także wiesz, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, żeby to wszystko się po mojemu potoczyło, prawda? To już wszystko od ciebie zależy, jak to się potoczy. Witam cię, mistrzu, nie miałem okazji cię przywitać na lotnisku, więc witam cię teraz serdecznie. Powiedz mi, to jest twoja druga walka tutaj w Polsce. W pierwszej oczywiście walczyłeś pas, teraz będziesz go bronił. Powiedz mi, jak ty się aklimatyzujesz tutaj przez te kilka dni? Jednak wiadomo, Brazylia to nie Polska, Polska to nie Brazylia. Czy bardzo twoje ciało odczuwa te zmiany? Nie wiem, temperatur, ciśnienia klimatyczne. Jak idą te ostatnie szlify tutaj treningowe i takie odpoczynkowe przed samą walką? Czy jest to duża różnica dla ciebie, czy tak naprawdę jesteś już w takim cugu treningowym, może w tym takim bardziej już wypoczynkowym, że nie robi tobie różnicy, czy to jest Brazylia, czy Polska? Bom, a última vez que eu vim aqui, o clima tava bem diferente do Brasil. Agora dessa vez, graças a Deus, tá até semelhante. Tô muito confortável, tô muito confiante. Fiz um camp de 9 semanas, treinando de segunda a sábado, e tenho certeza que eu estou na minha melhor forma física, na minha melhor forma psicológica, para que esse cinturão permaneça no Brasil, e eu tenho certeza que eu e o Rosalski faremos uma das melhores lutas da noite, eu tenho certeza. Ostatnim razem, jak przyjechałem tutaj, to pogoda była zupełnie inna. Teraz jest dość podobna, jaką mam w Brazylii, dlatego jest mi łatwiej. Jestem po 9-tygodniowym obozie treningowym. Przepracowałem go idealnie, dlatego wiem, że razem z Różalskim damy świetną walkę.